Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Let's Play Hearts of Iron 3. To już jest trzeci odcinek. Oczywiście seria Let's Play Hearts of Iron 3 Polska. Drugie podejście, drugi raz. O, jak widzicie po tytule, mam dzisiaj dla was złą wiadomość. Ta wiadomość raczej was nie ucieszy, no bo w końcu jest zła. Ta wiadomość, no niestety muszę wam ją podać. Dzisiaj będzie reorganizacja jednostek. Tak więc połowa odcinka to będzie tylko przewijanie do przodu i... No i będziecie się nudzić po prostu. Jak na razie postaram wam się wytłumaczyć, co zamierzam zrobić. Jakie są moje plany na reorganizację jednostek. Otóż chcę uderzyć na Niemcy. Tak jak mówiłem wcześniej, albo jeszcze przed wojną. Przed wrześniem 39. Albo we wrześniu. Albo... Rozważam też taką ewentualność, żeby uderzyć na wiosnę 40 roku. Oczywiście najpierw oddać Gdańsk, a potem uderzyć na spokojnie, żeby się nie przejmować, poczekać aż Niemcy wypowiedzą wojnę Francji i dopiero wtedy uderzyć. Tak więc w sumie myślę, że to drugie rozwiązanie jest o wiele prostsze i mógłbym się o nie pokusić, więc myślę, że dobrze by było spróbować. Tak więc troszkę pogrzebałem ostatnio, troszkę pograłem i sprawdzałem, jakie jednostki są najbardziej wydajne i doszedłem do wniosku, że najlepiej sprawdzą się takie dywizje, które robiłem jeszcze w pierwszej serii Polski, gry polską. Były to jeden lekki czołg, dwie piechoty i artyleria. Tym razem spróbuję zrobić tak samo, ale zamiast lekkiego czołgu będzie czołg średni, albo jeżeli zdążę, mam nadzieję, że zdążę, będzie to czołg ciężki. Tak więc już zacząłem badania, postaram się zbadać te ciężkie czołgi jak najszybciej i tymi ciężkimi czołgami z dwiema brygadami piechoty oraz jedną brygadą artylerii postaram się uderzyć na Niemcy. No i tak więc wszystkie te jednostki, mamy pozwolenie na przemarsz przez Turcję, super. Wszystkie te jednostki, jakie mam, wysyłam, oprócz tej jednej, niech ona tutaj tłumi powstania, wysyłam do Pragi wysłałem? Tak, do Pragi. No i potem będę je reorganizował. I reorganizacja będzie wyglądać w ten sposób, że najpierw wszystkie jednostki, mamy tutaj bitwę elegancko, że najpierw wszystkie jednostki podzielę, a już pokażę wam jak, zdobędę tylko tą prowincję, dobra. Wszystkie jednostki podzielę w następujący sposób, wybieram jednostkę, potem control i te dwie strzałeczki o tutaj w tym miejscu naciskam. I to mi dzieli dywizję na brygady. I potem łatwiej się je reorganizuje. Tak więc tak sobie wszystkie podzielę. A was, cóż, żeby was nie przynudzać, przyspieszę czas. I będziecie sobie spokojnie oglądać. Dobra, tak więc przyspieszam. To chyba wszystko. Już chyba wszystkie dywizje. Dobra. Poczekam jeszcze na tą jedną, a następnie będę się bawić w tworzenie nowych dywizji po dwie piechoty i jedna kawaleria. Artyleria, a potem kawaleria. Jak na razie tutaj mi się produkuje artyleria. Mam troszkę wolnych punktów przemysłu. Tak więc zobaczę, co mi będzie potrzebne. Mam 108 dywizji piechoty, znaczy prowincji, brygad piechoty, plus te trzy, które tutaj idą. Więcej chyba nigdzie się nie kryje moja piechota. Tu mam jeszcze 3, czyli mam 3 plus 108, to jest 111, a będę robić po 2, czyli 111 podzielić na 2, no to się nie dzieli, ale może być po 56 dywizji. Tak więc, żeby było parzyście, elegancko, dodam sobie jedną dywizję piechoty, brygady piechoty,
Plus oprócz tej brygady piechoty, jeżeli będę miał 56 dywizji, to potrzebuję też 56 brygad artylerii, a tych mam tylko 32. Plus tutaj mi się produkuje jeszcze 10, czyli 42. Do tego potrzebuję jeszcze 14 brygad. Troszkę to będzie mnie kosztować, ale trudno. Jak widzicie, super liczę, bo jestem na matwizie. Tak więc, jeżeli pójdziecie na matwiz, to takie dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie w zakresie od 0 do 100, 112 naprawdę wchodzi. Polecam wszystkim matwiz. Dobra, ruszamy. Reorganizuję dywizję dalej. Ale mam śmieszny głos. Muszę mówić o was w zwolnionym tempie. Ale tego jest. Okej, to już ostatnia. Wiem, że śmiesznie to, albo nie wiem, bo jeszcze nie słyszałem, jak mówię, ale na pewno śmiesznie to wyszło. Dobra. Zbadała nam się artyleria. Czy jest tutaj coś, czego my nie potrzebujemy? Dobra, może na razie te technologie anuluję. Potem je przepadam jeszcze. Okej. Oj, wozów pancernych nie potrzebujemy raczej na razie. No, a reszta się chyba przyda. Dobra. Szpiedzy. Widzę tutaj dobrze nam szpiegują. No i czekamy. Jak na razie mamy świetne prawo poborowe, które nam daje bardzo dużo nowych żołnierzy, bo to jest najlepsze prawo poborowe, jakie możemy w tej grze mieć. I zyskujemy dzięki temu prawu 25 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Myślę, że wyłączę je gdzieś na początku przyszłego roku. Oczywiście roku w grze, żeby nie mylić. Okej, tu kolejne technologie. Może na początek zamiast badania tych z 38 roku technologii zbadam sobie, no właśnie co. Może. Organizacja zaopatrzenia. O, i mamy nasze. Oj, nawet powstania wybuchły. Oj, tutaj też. Patrzcie, jak Niemcy się od razu zbierają. Jest taki glitch w tej grze, taki śmieszny glitch dosyć, który sprawia, że kiedy wybucha powstanie właśnie przy granicy neutralnego państwa, to państwo wysyła, jak nie całe, to większość swojego wojska na granicę, żeby się, nie wiem, bronić przed tym powstaniem. Po prostu wysyła wojska na granicę i można to wykorzystać. Na przykład, jeżeli ja bym teraz tego powstania nie tłumił, to w 1939 roku po prostu Niemcy by mieli tutaj 90% swojego wojska, mogły je szybko otoczyć i zniszczyć, a zresztą miałbym. Nie miałbym. Źle by było wszystko. Łatwo by było pokonać resztę Niemiec. Znaczy, oj, tutaj źle zrobiłem. Zagadałem się. No ale myślę, że nie będę wykorzystywał tego buga, tego glitcha. Będzie ciekawiej, jak będę grał normalnie. Dobra, połączymy sobie jeszcze te dywizje.
Okej, okay, jeszcze dwie. I gotowe. Ile mamy? 41, 111. Dobra, jeszcze tylko 15 dywizji piechoty. Nie piechoty i nie dywizji, tylko brygad artylerii. Mam jeszcze takie pytanie do was, dlaczego ja nic nie robię z tym powstaniem tutaj? Cóż, dobra. Tłumimy dalej powstania taką słabą kawalerią, ale jak widać sobie radzi. O, zobaczcie. Zaraz wam pokażę kolejnego buga. Tym razem nie glitcha, tylko już takiego buga, że buga po prostu. Nie mylić z rzeką bug, taki suchar. Dobra. A ta, jeżeli zaatakuje, uwaga, tych partyzantów, uwaga, ich nazwa to pierwsza, nie wiem, brygada, czy tam dywizja, pierwsi polscy nacjonaliści. Czyli mamy tutaj do czynienia z polskim buntem, powstaniem w Czechach. Okej, kolejna brygada artylerii. Powstanie stłumione. Tłumimy jeszcze tutaj. O, jakieś powiadomienie na telefonie, okej. No, mamy już trochę wolnych punktów przemysłu. Może wyprodukuje 10 konwojów. A resztę przeznaczę, bo i tak na razie nie mam na co. Przeznaczę na działa przeciwlotnicze. Budowanie działu przeciwlotniczych to jest bardzo fajna sztuczka, dzięki której możemy zwiększyć swoją praktykę w budowie artylerii. Gdyż po prostu budowanie działu przeciwlotniczych zwiększa nam praktykę budowania artylerii, a jeśli ktoś nie wie, o co chodzi z tą praktyką, to podpowiem tyle, że dzięki, im większa praktyka, tym taniej, tym szybciej produkujemy nasze jednostki, dywizje, które są zależne od tej praktyki. Zaraz wam to przedstawię. Teraz mamy określoną wartość naszej praktyki. O, nie wiem, dlaczego tutaj się pokazuje ten dymek, i on nam pokazuje, że dzięki naszej praktyce o 13% zmniejszyliśmy koszty budowy dział przeciwlotniczych. Jeżeli budowalibyśmy na przykład, zbudowalibyśmy sobie 100 statków, powiedzmy niszczycieli, to potem każdy niszczyciel byłby ileś tam razy tańszy niż te pierwsze niszczyciele, które budowaliśmy wcześniej, albo jeżeli zbudowałbym myśliwiec, powiedzmy pierwszy myśliwiec, jaki bym budował, kosztowałby... Oj, jak nie lubię tego efektu. Pierwszy myśliwiec, jaki byśmy zbudowali, kosztowałby, powiedzmy, 25 punktów przemysłu, a już 10 z rzędu, powiedzmy, 12. Więc to jest fajna sprawa. Ta praktyka, ona nam pomaga bardzo. W budowaniu kolejnych jednostek, dywizji, budynków itd. itp. Mamy już działa przeciwlotnicze. Oczywiście damy je na największe miasta w Polsce, żeby bronić się przed bombardowaniami ze strony naszych nieprzyjaciół. No i jeszcze chwilę sobie poczekamy, może tak do kwietnia, i zaczniemy budować dywizję kawalerii. Zaraz, co ja tu wziąłem? Aha, nic nie wziąłem. Okej, Warszawa, Łódź. Okej, może do marca poczekamy. 28. Pierwszy, drugi, no dobra, niech będzie 15 marca. Niech jeszcze trochę tych
Żołnierzy nam się zwerbuje. Kolejne działa przeciwlotnicze. Do łodzi. Dobra, jest już 15. Niech będzie też na Poznań. To nic, że nam Niemcy przejmą Poznań w pierwszych dniach wojny, ale my go później odzyskamy oczywiście. I kolejne dywizje artylerii. Piszcie w komentarzach, czy bardziej podoba wam się ta seria polską, czy raczej woleliście tą pierwszą. I jestem jeszcze wdzięczny wszystkim, którzy udostępniają moje filmy. Wiecie, ja po prostu, kiedy ktoś wrzuca jakiś film, mi się chyba jeszcze ani razu, no może kiedyś w przeszłości, ale tak to w ogóle ich nie udostępniam. A wy robicie to bardzo często. Kiedy wrzucę film, od razu widzę, że ktoś tam go udostępnił i bardzo wam za to dziękuję. Mamy tutaj 13 brygad kawalerii, a potrzeba nam 56, czyli 56 minus 13 to jest 53, 43 brygady musimy jeszcze zbudować. No to trochę jest. 43 brygady kawalerii. A potem będziemy je... możemy zmienić chyba prawo w sumie. Potem będziemy je modernizować albo do średnich czołgów, albo do ciężkich czołgów. Zobaczymy, jak nam wyjdzie z czasem. A nie buduję od razu średnich czołgów, bo na Hearts of Iron Wiki wyczytałem, że taniej jest, bardziej się opłaca najpierw zbudować kawalerię, a potem dopiero zmodernizować ją do średnich czołgów, żeby tak po prostu wychodzi taniej. Nie wiem, czy tak jest, nie wiem, czy to prawda, nie sprawdzałem, bo żeby to sprawdzić, to trzeba jednak trochę wziąć sobie kartkę i długopis, pozapisywać ile... Oj, czyżbym miał już wszystkie dywizje już mam. Pozapisywać troszkę danych, wartości, ile nam zajmuje to czasu i tak dalej, ale... Tam niby ktoś to zrobił i komuś wyszło, że taniej jest po prostu najpierw wyprodukować kawalerię, a dopiero potem modernizować ją do czołgów. Dobra, Poznań już mamy prawie cały wy... O, co to ma być? Mam jeszcze dwie brygady artylerii, nie wiem po co, bo przecież już wyprodukowałem odpowiednią ich ilość. Niech sobie staną tutaj, tu mi nie są potrzebne. Dobra, mamy dużo wolnych punktów przemysłu, więc zmienię prawo na 3-letnią armię poborową. Zauważcie, że nie mogę już zmienić prawa na prawa poborowego na to najlepsze, dlatego że ostatnio, że mogę go zmienić tylko wówczas, gdy mam wojnę z państwem, które jest, nie wiem, dwa razy silniejsze ode mnie, tak mówię, dobrze? Tak, jeżeli państwo jest dwa razy silniejsze ode mnie, to dopiero wtedy mogę zmienić swoje prawo poborowe na to najlepsze, a Włochy... Zmieniłem to prawo, kiedy Włochy jeszcze były silniejsze ode mnie, ale teraz są już słabsze. Mały tylko Libię i Etiopię i Erytreę i Somalię, więc są po prostu słabe. Dobra, Blitzkrieg i Schwerpunkt mi się zbadały. Myślę, że priorytet na razie niech przejmą działa średnich czołgów. Ogólnie średnie czołgi niech teraz przejmą priorytet. Jak nam się tutaj bada reszta, zaraz zbada nam się zaopatrzenie i kilka innych technologii. No nie mamy znowu co produkować. Produkuje nam się kawaleria. Cóż, mam jeszcze te dwie dywizje, może to wykorzystam.
i wyprodukuję sobie o tak o dwie dywizje. Potem je połączę z tą artylerią, której zrobiłem za dużo i będę miał nie 56, ale 58 dywizji ciężkich czołgów. Czy wy rozumiecie, co to znaczy 56 dywizji ciężkich czołgów? Świetnie będzie. No cóż, co tu więcej mówić? Chyba znowu by się przydało przyspieszyć czas. Nie wiem, jak to jest po przyspieszeniu, bo jeszcze oczywiście nie przyspieszyłem, gdyż nagrywam. Nie wiem, która to jest minuta obecnie na filmie, ale u mnie jest dopiero 23, minuta 23. Więc pewnie na filmie będzie coś koło 20, a to jeszcze jest za mało na jeden odcinek, więc jeszcze go nie będę kończyć. Może gdzieś zakończę go w 39 roku. Dobra, wsparcie zintegrowane, to nam się zbadał jeszcze. Wsparcia zintegrowanego na razie nie będę badał. Czy wszystko, co mi się bada, teraz jest mi potrzebne? Chyba tak. Tak. Jak na razie tak. Mam też dla was dobre wieści. Pisałem już o tym chyba pod moim pierwszym odcinkiem z tej serii, albo drugim, albo na Facebooku. Troszkę zmienił mi się plan w szkole. I teraz w każdy czwartek mam czas. Jakieś dziwne odgłosy z domu. Mam czas na nagrywanie. Na nagrywanie odcinków. Tak mniej więcej po dwa na tydzień, więc teraz będzie ich troszkę więcej. Ale naprawdę nie dziwcie się, jeżeli znowu nie będę wrzucał przez miesiąc czy ileś, bo też pomimo tego, że ten czas, tego czasu jest więcej, teraz zaczynają się ferie, to jednak są też inne czynniki, które mi ten czas odbierają i po prostu nie ma po prostu jak nagrywać. Ja nagrywam też, kiedy jestem sam w domu, gdyż u mnie warunki są takie, iż no nie ma możliwości nagrywania, gdy ktoś jest w domu. Szczególnie, gdy jest dużo osób, bo po prostu wszystko słychać po wszystkich pokojach, nie wystarczy, że się zamknę, ale albo mnie po prostu słychać, albo jestem do czegoś potrzebny gdzieś tam i po prostu mogę nagrywać tylko, gdy jestem sam w domu, a mam takie szczęście, że cały czas ktoś ze mną w domu jest. Więc naprawdę, nie dziwić się tym, że odcinki są no tak rzadko. Rzadko, bo są rzadko. Cóż, w porównaniu z komornikiem to... Wow, jestem daleko w tyle. Pozdrawiam komornika oczywiście. Nie wiem, czy mnie oglądasz, ale pozdrowienia. Rozen mnie ogląda, za co mu bardzo dziękuję. Rozen, zaraz pewnie napiszesz jakiś komentarz znowu. No, ukradliśmy w Wielkiej Brytanii technologię kawalerii. Może teraz jeszcze kawalerię będę badał. A niech badam sobie kawalerię, potem zbadam piechotę zmotoryzowaną i będę miał nie dość, że dywizję ciężkich czołgów, to jeszcze zmotoryzowane, ale no ale niestety to mi nie wystarczy mi, bo oczywiście artyleria jest jeszcze niezmotoryzowana. To badać tą kawalerię czy nie badać? Może nie, na razie nie, dopiero później. Ostatnio tak grałem właśnie, że to nie było na żadnym let's playu, więc nie szukać tego. Grałem w ten sposób, że po prostu... A to psy hałasują. Że po prostu połączyłem ciężkie czołgi, piechotę zmotoryzowaną i artylerię ze sobą. No i potem się dziwiłem, co one takie wolne. Dobra, co by tu jeszcze? Tu wszystko, co ważne, mi się bada. Tutaj tak samo. Radio mam. Może coś z tych technologii. No niech będzie. Technologie artylerii mi się przydadzą. Powstanie w Nowej Górze.
No i lecimy dalej. Piszcie też w komentarzach, bardzo mile widziane są pomysły na następną serię. Jakie państwo chcecie widzieć jako następne. Dodam, że mam doświadczenie w niejednym państwie, bo grałem naprawdę wieloma państwami europejskimi. I jak chcecie oczywiście, żeby wyglądał Let's Play, bo mi napiszecie zagraj Związkiem Sowieckim, no to ja zagram Związkiem Sowieckim, ale albo zagram tak, że zaatakuję Niemcy, nie wiem, nie podpiszę paktu Ribbentrop-Mołotow i zaatakuję nie wiem, w 39, czy tam zaatakuję najpierw Polskę, a potem Niemcy. Oczywiście z to polsku żartuję. I jeszcze coś tam zrobię, to może wam się to nie podobać. A jeżeli zaproponujecie mi na przykład zagraj Związkiem Sowieckim i broń się przed Niemcami, coś tam puść ich pod Moskwę, a potem jakoś otocz, coś jeszcze zrób, to po prostu będę wiedział, czego oczekujecie. Może teraz zbadam sobie technologię, medycyna. Dzięki czemu moje jednostki będą mniej cierpieć w czasie walki. Nie będę tak szybko tracił manpowera. Kawaleria prawie gotowa. Mamy 165 wolnego manpowera, ale to tylko złudzenie. Kiedy wyprodukuję kawalerię, to będzie trzeba ją jeszcze dodatkowo oczywiście uzupełnić, to mi zabierze pewnie cały ten manpower. Albo jego połowę, albo większą część. Nie no, myślę, że chyba cały. I nie będzie wtedy fajnie. Mam już pierwszy wrzesień, patrzcie, 38 roku. A ja nie wiem, co badać. Może to? Co by tu? Może by warto się teraz skupić na kawalerii. Niech będzie kawaleria. Brakuje nam już szpiegów. Artylerię już mamy w pełni zbadaną. Uwaga, którego nam się wyprodukuje kawaleria? 20. Wow. Zabrakło nam kasy na połowę kawalerii. Wszystko się modernizuje. Dobra. Mamy naszą kalawerię. Że tak powiem. Dobra, niedługo będziemy mogli badać ciężkie czołgi. Myślę, że dopiero gdzieś skończymy je badać koło sierpnia. Cóż, oprócz kawalerii przydałoby nam się badać też lekkie czołgi. Z pozoru możecie sobie zadać pytanie, no ale po co? Po co mi lekkie czołgi? Przecież buduję ciężkie. Odpowiedź jest prosta. Zbadanie lekkich czołgów umożliwi mi później zbadanie samobieżnej artylerii. Dlatego też badam lekkie czołgi. No a teraz przydzielamy sobie kawalerię do moich dywizji, jeszcze piechoty, potem dywizji pancernych. Lol? No zabrakło jednej brygady artylerii. Dziwne. Dobra. Już miałem mówić, że przyspieszę czas, ale widzę, że to już końcówka. Musiałem się widocznie gdzieś pomylić. Dobra, jeszcze poczekam na tą... O nie, reszta też już jest. No dobra. To wyślę teraz tą kawalerię tutaj. A tymczasem wrzucamy na linię produkcji dąb. Ej, może by sobie zbudować niszczyciele? Niszczyciele nie są takie słabe. Kiedy podbiję Niemcy, będę mógł je szybko badać.
zbuduję sobie trochę niszczycieli. 10. Jak na razie są drogie, po 6,52, aż 6,50 z groszami, ale potem stanieją. Dzięki praktyce, tak jak wam wcześniej tłumaczyłem. Praktyce. Trzeba ładnie akcentować polskie wyrazy, trzeba szanować język polski. To jest praktyka, nie praktyka. Chyba. Jestem na Matwizie, nie wiem takich rzeczy. Przepraszam wszystkich Matwizów, jakich obraziłem. Dobra. Dalej sobie dzielimy. Te dywizje. Dywizje kawalerii. No i łączymy je. Jest 56? Jest 56 brygad. Świetnie. Łączymy. Może już nie będę przyspieszał, bo to krótko potrwa. No, i co mam teraz wam mówić? Brakuje mi pomysłów. Kiedyś mówiłem jakieś żarty, a jakieś sobie znalazłem w internecie na jakichś sucharach czy na czymś. Ale co teraz mogę wam mówić? Żartów dobrych nie znam. No nie wiem. Dobra, niech czas leci. Ja będę szukał tej jednej pechowej dywizji bez artylerii. Nie ma. Ale mam za to jeszcze jedną dywizję piechoty. O, tutaj może gdzieś nie. A zresztą powinienem znaleźć ją. Szukając po... Właśnie, jak tam z manpowerem. Ej, wystarczy manpower. To świetnie. Kolejne działa przeciwlotnicze. Do Torunia niech będzie. Do Katowic. Dobra, tu jest 56... 57 dywizji. Dywizji. O, tutaj jest ta jedna. Dobra. Ojej, wybory były. Nie, jak ja nie lubię wyborów. Trzeba zmienić prawo. Tak też robimy. Kończy się. Dobra. Kończy się rok 38, a wraz z nim kończy się nasz odcinek. No cóż, w końcu wyszło, że wyprodukowaliśmy o jedną dywizję za dużo. No to wyprodukuję sobie jeszcze trochę tego. Jedna dywizję artylerii. Ja rozumiem, jestem cały czas zmobilizowany. Patrzcie, jestem cały czas zmobilizowany i wystarcza mi manpowera. Trzeba to wykorzystać. Do produkcji jeszcze większej ilości dywizji pancernych. Oczywiście nadajemy tym dywizjom większy priorytet niż niszczycielom. O, teraz mamy już tylko 6 manpowera. Dobra, u mnie wskaźnik pokazuje już 38 minut nagrywania. Więc trzeba kończyć odcinek. Patrzcie, czekaj, tego nie zobaczyłem. Trudno. Ale mamy świetne dywizje.
Patrzcie, włączyłem widok tych dywizji od razu, taka muzyka. To na pewno ma związek. Okej, dobra. To nam nie jest potrzebne. Bada nam się kawaleria. Zbadajmy dalej. Lekkie czołgi. Dobra. No i jest jak na razie super. O, jakieś powiadomienia nam wyszły. Skończyła się wojna w Hiszpanii, wygrali nacjonaliści. Okej, te technologie już nam nie są potrzebne. Teraz może te zbadam. O, te nam się przydadzą dwie. Tactical Command Structure and Mechanized Offensive. Mechanized Offensive. To nie jest mechanized, tylko mechanized. Ale się popisuje dzisiaj. Już 17 stycznia. To już ostatni rok. Przed wojną. Oj, 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 oj. Ktoś tu nam się zbuntował. Dobra, nie będę tego dłużej ciągnął chyba. Może skończę ten odcinek. Więc kończę. Dotrę tylko do tego powstania. Dotarłem. O, kawaleria nam się zbadała. I lekki czołg też nam się zbadał. Nie do końca, ale się zbadał. Dobra. Może zbadam sobie teraz niszczyciele. Tu mamy powstanie. O! Ukradliśmy jeszcze Francuzom. Technologię kawalerii. Kurczę, jeszcze trzeba będzie się samolotami chyba zająć później. Dobra. Dobra. To tyle w tym odcinku. Dziękuję. O! Jeszcze to w tym odcinku. Jeszcze to będzie. Badamy piechotę zmotoryzowaną. Świetnie. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.